Dzień dobry, witam w kolejnym filmie na moim kanale. Witam się z domku. Właśnie wróciłem z siłowni. Zrobiłem dzisiaj bardzo porządny trening. Ogólnie dałem sobie taki czas do swoich urodzin, do 13 lutego. Mówię to też tutaj w swoim kanale, ponieważ chcę, żebyście mnie trzymali za słowo i też ja będę się bardziej trzymać za słowo. Do 13 lutego, do moich urodzin, chciałbym zejść jeszcze bardziej z wagi. Albo żeby moje ciało jeszcze lepiej wyglądało niż wygląda. Jest całkiem nieźle, ale może być lepiej. I sobie teraz robię taki challenge, że około półtora miesiąca będę trenować ambitnie, będę trzymać mocno diety i chcę zobaczyć, jakie będą efekty. Zrobiłem sobie zdjęcie przed i zrobię zdjęcie po. Zobaczymy, jaka będzie różnica. Też mam z Wami się podzielę, ile można zrobić w miesiąc i kilka dni. Również chcę przypomnieć o zbiórce, która na ten moment ma już ponad 90 tysięcy. Zbliżamy się do 100 tysięcy, czyli do ustalonej kwoty, którą sobie ustaliliśmy po prostu, czyli 100 tysięcy złotych. Oczywiście szczytny cel daje od siebie prowizję, która tam wynosi około chyba 6% albo 6,5%, czyli 6,5 tysiąca, czy tam 6 tysięcy dodatkowo dostaniemy na zakupy dla Szpitala Świętej Zofii w Warszawie, tam gdzie się urodził Edzio. Link do tej zbiórki w przypiętym komentarzu. Właśnie przyszło jedzonko, bo zamówiliśmy sobie co nieco. Postanowiliśmy, że zrobimy sobie dzisiaj taki delikatnie romantyczny wieczór i zamówiliśmy sobie małe jedzonko. Ewa sobie zamówiła jakąś sałatkę, ja zupę, bo to jest jedyne, co dzisiaj mogę zjeść. W mojej kaloryczności. Ciekawe, czy pozwoli wody na romantyczne chwile, ale też chcemy pamiętać o sobie i nie zatracać się w tym, że jesteśmy tylko rodzicami, teraz tylko Edziu i nic poza tym, ale chcemy również dbać o siebie, o naszą miłość, o nasz związek, tak, aby było, żeby cały czas był ogień i żeby cały czas było pięknie i cudownie. I to odbierać. Czy dam Ci zupę spróbować? Nie sądzę. Kurde, bardzo nie lubię tego, że porcja, wiecie, no to jest, nie wiem, 250 ml albo coś w tym stylu. I porcja jest, no kurde, do połowy nalane. No to jest trochę lipa. A ile zapłaciłaś za tą zupę? Nie wiem. Powiem wam, ile ta zupa kosztowała. 32 zł. Ale to bardzo mało. To myślę, za 32 zł połowa. Zupa rybna w Unii kosztuje 60 zł. Ale jest, kurde, taka, że możesz zjeść zupę. Zobacz, jaka biedna ta zupa. No zobacz. No biedna. Jest bardzo biedna. Dobra, no trochę jest owoców morza, mieszanki takiej. Nie, no miały być krewetki, małże i dorada. Dorady za wiele nie ma, kochani. Dorsz, sorry. Dorsza też nie ma. Ryby za dużo nie ma. Ale ogólnie są jakaś mieszanka jest. No w porządku, ale... No wiecie, no to jest taka jest malutka miseczka. No, ja też nie chcę dużo jeść. Zaraz powiem, jak ona się smakuje. Jest esencjonalna, jest pyszna. Jest dobra, no. Jest dobra. Ktoś się pytał, dlaczego robiłem sobie zdjęcie, bo wróciłem na Instagrama i trzymałem jedną ręką, ale to jest stabilne. Ja po prostu dziecko odbijam w ten sposób po jedzonku, bo dziecko musi, wiecie, tak peknąć, odbić, żeby na przykład, jeśli leży później w łóżeczku, żeby po prostu się nie zabawiło swoimi mięsinkami. A w ogóle mieliście kiedyś tak, że już wieczorem myśleliście o tym, co zjecie rano? Bo ja właśnie dzisiaj tak mam. A co to będzie? No to zobaczycie rano. Dla Was to będzie sekunda, dla mnie troszeczkę dłużej. Muszę się wyspać i widzimy się rano na przepisie. Ciao! Przepisie, ale niestety zapomniałem kupić składników w sklepie, więc za chwilkę pędzimy do sklepu, kupujemy składniki i robimy za chwilkę nasze śniadanko, o którym wczoraj wspominałem. Ale najpierw, słuchajcie, kawusia, lecimy po zakupy. Zakupy zrobione. Więc zaczynamy gotować. Do przygotowania mojego śniadania będziemy potrzebować mąki ryżowej, jajka i mleka.
Czy tego składnikowy, a oczywiście później dodajemy jeszcze masło orzechowe na wierzch i owocki. I do przygotowania tego wszystkiego jednego urządzenia, czyli Blendigo 2, jest to przenośny blender. Wiecie doskonale o tym, że shake'i proteinowe czy owocowe nie smakują po jakimś czasie tak dobrze jak na samym początku, więc tutaj możecie po prostu wsypać sobie owocków, później zalać to albo mlekiem lub wodą z lodem i zrobić takiego świeżutkiego shake'a na przykład w pracy, po siłowni, w podróży, gdzie tylko chcecie. Zaczynamy przygotowywać. Mamy Blendigo. Hops. Około 3,5 łyżek mąki ryżowej. Wbijamy jedno jajko. Wyrzucamy. I jedna miarka białka. Zalewamy to wszystko mleczkiem. I włączamy nasz blender. Co jest super, że po gotowaniu odłączamy tą część, możemy ją włożyć sobie do zmywarki i po prostu umyć w zmywarce. Tą przeźroczystą część. Mamy przygotowaną patelnię. Dodatkowo dajemy odrobinę oleju. I możemy naszą masę bezpośrednio po prostu wylać na patelnię. Ups, nie udało się, czekajcie. Jest! Mamy to! Ależ to wyszło! Omlet prezentuje się w następujący sposób. Robiłem go z nagrywaniem ze wszystkim 15 minut. Trochę się, słuchajcie, upaćkałem. Ale próbujemy naszego omlecika. No tak wygląda środeczek. Wygląda moim zdaniem naprawdę, naprawdę bardzo dobrze. Dobrze wyszło, nie? Pycha. Jeśli chodzi o Blendigo 2, możecie go kupić teraz w promocyjnej cenie za 199 zł zamiast 159. Macie naprawdę różną gamę kolorów. Bordowy, tak mi się wydaje, że to jest chyba bordowy. Zielony, szary, różowy. Taki turkusowy, takiego jak ja mam, fioletowy, niebieski, więc gama kolorów jest bardzo duża, więc zamawiajcie i dawajcie znać, jak wam się sprawdza, bo mi sprawdza się naprawdę dobrze. Ostatnio wam go pokazywałem, jak jechaliśmy w góry, to było no trochę czasu temu i cały czas go używam i naprawdę daje radę. Najczęściej go używam do shake'ów proteinowych, wtedy one są takie puszyste, takie pyszne, takie dobrze wymieszane, że nie trzeba tym shakerem machać i trząść, tylko po prostu wrzucacie sobie mleko, wrzucacie sobie białko i jest naprawdę smacznie. Dodatkowo czasami sobie właśnie robię tego typu śniadanka i też sprawdza się naprawdę fenomenalnie. Więc serdecznie polecam, link w opisie i życzę wam udanych zakupów. A ja jem. Mama wychodzi, a my zostajemy sami w domu. Ale ciekaw jestem, jak na przykład, nie wiem jakby było, jeśli byś na przykład musiała wyjść na przykład na 24 godziny. Nie wyszłabym. Nie wyszłabyś? Okej. Okay. Na tyle nie. Jesteśmy cały czas we dwójkę i nagle zostaje tylko jeden. To musi być trochę hardcore. Że wiesz, że trzeba wstać o każdej porze, trzeba o każdej porze samemu nakarmić, zmienić pieluchę. Super noc, nie? Dzisiaj mieliśmy super noc. Ale wczoraj, no widzicie, tak, raz jest tak, raz tak, na razie się docieramy. Mówimy też jak jest, bo raz jest super, ale raz jest, no, nie super. A nasz tutaj wojownik leży. Ma napisane na bluzeczce I'm new here. I wygląda naprawdę uroczo. Ale wrócę zaraz, lada moment. Czemu mówisz? Tak, tak, jak on nic nie mówi. Oj, cicho, a nawet nie wie, że wychodzisz. Imprezka bez mamy? Wuhu! Yeah! Mama wyszła, a ty kręcisz awanturę. Halo? 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 Dzień dobry! Kto się tak uśmiecha do taty? Cześć, będzie. Widzicie, mamy męskie pogaduchy. Co to się tak uśmiecha? Jem śniadanko. Piję kawkę. Patrzę, co nowego na YouTube. Obok mnie leży mój synek. I chodzi Benji. Ogólnie dużo zmian, które są naprawdę super. To jak wspominałem w poprzednim filmie. Cudownie jest być tatą. To nowa rola. Czasami jest lepiej, czasami jest gorzej. Też wiecie, po tym miesiącu w szpitalu, no to tak dziwnie teraz mieć go w domu, znienacka po prostu.
Człowiek się przyzwyczaił do tego szpitala. Oczywiście wiedział, że będzie za chwilkę w domu, ale no tak jak powiedziałem, była taka jedna noc, w której było mi bardzo, bardzo, bardzo ciężko. Chciałem dać, aby się wyspać i po prostu już byłem wycieńczony. Więc jest, raz jest lepiej, raz jest gorzej, ale patrząc się na niego, na jego uśmiech, na to jak się zachowuje i jakim jest cudownym dzieckiem, rekompensuje wszystko. Więc to jest to. Na tym właśnie chyba polega rodzicielstwo. Nakarmiony. Mamy nie ma. Chłopaki sobie muszą radzić, nie? Na boczek. Hopsa. Tak jest. Szybko się człowiek uczy, powiem szczerze. Ciekawe, czy będzie kupa. Ojej. Mama nas wczoraj nauczyła, jak zakładać dobrze pieluchę. Jakie techniki stosować. Zakładamy spodnie. Tak jest. To już od prawej zaczynać? Dobra. Zaczniemy od prawej. On cały czas tak mruczy. Młody ma coś takiego, że lubi strasznie tak pomrukiwać. Zaraz będziemy iść na spacerek króciutki, wiesz? Pierwsze twoje wyjście, znaczy nie pierwsze w sumie. To nie będzie twoje pierwsze wyjście. Bo pierwsze wyjście miałeś, jak wychodziłeś ze szpitala. Świetnie sobie radzimy. No widzę właśnie. Fajnie ten skosz Mojżesza pod takim względem, że sobie po prostu bierzesz go. Jak potrzebujesz coś robić, zrobić, mleko czy cokolwiek, no tak. To po prostu bierzesz go i ja go wszędzie ze sobą noszę. Tak, po prostu tak, kładę go. Super, no. On ani nie w jedną stronę nie wyjdzie, ani w drugą stronę nie wyjdzie. Patrzy tylko na koty, ale koty w ogóle nie podchodzą i nawet nie, one się tylko ocierają o ten kosz Mojżesza. Tak, ale ani razu nie było w stocie, żeby weszły, jak on był. Tak. Ale faktycznie, ja cię bardzo lubię w ogóle leżeć w tym koszu, zauważyłeś? Bardzo. W ogóle teraz montowałem i miałem go koło siebie na ziemi, na dole. No. Obserwowałem koty, ale koty w ogóle będzie położył się za mną. A tak to jest w ogóle luzik. I lubi w tym koszu leżeć bardzo. Bardzo lubi, no. Zobaczcie, jaka konstrukcja tu jest. To jest konstrukcja, żeby nie było za widno, ale jednak troszkę widniej niż z tym. Tak. Dobra. To co? Zbieramy się? Zbieramy się. Fajnie, jestem podekscytowana, super pogoda, jest ciepło. Ja mówiłem się, jakość powietrza też jest bardzo dobra, więc jest fajny wiaterek. No i jesteśmy na pierwszym spacerze. Stwierdziliśmy, że idziemy kawałeczek dalej, bo jest ładna pogoda, także... Trzeba się uczyć, jak to się prowadzi wózek. Jesteśmy już na spacerze jakieś 6 minut, moi drodzy. Tutaj jest malutki... Bombi. Ogólnie mówimy na Edzie Bombi. No. Co ty to wymyśliłeś? Ta. No taki słodki jest, Bombi taki. No taki Bombi. Ubrałam go tak, jakby co najmniej był mróz, no ale... Ubrałam Mattego tak, jakby była Syberia i wiecie, minus i 10. I ma jeszcze śpiworek na minus 17. No. Który jest bardzo duży, ale mamy patent, jak używać go do gondolki. Ema mówi, że... A my tak wyszliśmy, nic nie mieliśmy ze sobą. Ja mówię, no i weszliśmy na krótki spacerek, no to mam luz. Ale fajnie jest tak się przespacerować z nim. Naprawdę. Super jest się tak przespacerować, no. To będziemy chodzić często. Ładnie wyglądasz. Tak? No, sexy daddy. Tak? Tak idziemy i widzimy inną parę też z wózkiem, którzy robią sobie zdjęcie z ręki, nie? I ja mówię tak, może ja wam zrobię zdjęcie, chcecie? Tak, chcemy. No i zrobiliśmy im zdjęcie. Oni, wow, jakie ładne, jak super. A wy nam też zrobicie? I też zrobili bardzo ładne. Też zrobili bardzo ładne, także... Tak się i też byli na pierwszym... Tak, i też na pierwszym spacerze, a my no... A, super. To chyba widać po prostu. Chyba widać, że rodzice są tak podekscytowani tym pierwszym spacerem. No, on sobie śpi. On nie jest podekscytowany. U niego jest pełen chillout. Nie jest. Możesz sobie jeszcze zamknąć go troszeczkę. Weź, pociągnij. No i już. Teraz ma już w ogóle ciepluteńko. Młody sobie kima. Nie, bo to już w ogóle luzik. Cieplutko, sprawdziliśmy go na karku i jest mu naprawdę cieplutko. Przyjemnie, naprawdę. Coś pięknego. No. Jeden z piękniejszych dni chyba w moim życiu. No, ja się wzruszam. Zrobiliśmy sobie sesję zdjęciową. Fajnie. Trzeba, jako na pamiątkę, nie? No. Będziemy kawkę na nos? Tak. Wróciliśmy ze spacerku. Powiem wam szczerze, że przeżycie niesamowite. Nie? Nie spodziewaliśmy się, że będzie tak... Będzie aż takie przeżycie. Kurde, w ogóle z dzieckiem każde przeżycie to jest to nowe przeżycie, pierwszy raz. To jest takie wyjątkowe przeżycie i tak. Naprawdę ja się ekscytuję, jakbym ja to robił pierwszy raz. Wiecie, no, znaczy, bo robię pierwszy raz w sumie. Totalnie nowe emocje dla nas. Totalnie nowe emocje, tak, więc jest pięknie. Cieszymy się wszystkim. Teraz w filmach możecie zauważyć nadmiar ekscytacji, ale to normalne, ponieważ mamy teraz chyba najbardziej ekscytującą część naszego życia. I wszystko, co się dzieje teraz, to jest takie wyjątkowe,
wypełnione szczęściem, miłością. Aż ciężko to wszystko opisać w słowach, bo jest tego aż tak dużo i jest to takie mocne, głębokie i piękne. Naprawdę. Ty mocne, głębokie i piękne, a ja zajebiste. Ewa, zajebiste się. No, cieszymy się niesamowicie szczęściem, które nas spotkało. Słuchajcie, 10 mamy wizytę u lekarza pierwszą. W ogóle będziemy mieć taki cały tydzień wizyt, wiesz? Tak, trochę wizyt przed nami, ja więc... Ja mam wizytę u fizjoterapeuty. Tak, więc trochę mamy wizyt teraz przed nami. Tutaj Bengal, a tutaj młody. Pilnuję młodego, tak? Jestem też zdumiona, że Benji, nawet jak się płacze, to nie ucieka, wiesz? Nie ucieka, w ogóle. W ogóle jest kochany. Naprawdę. Stwierdziliśmy, że nasz kot jest naprawdę bardzo kochany. Tak jakby trochę dojrzał do tego, że jest dziecko. Zupełnie nie jest teraz takim atencjuszem, jak był. Tak. Trochę się uspokoił. Tak. I naprawdę troszeczkę się zmienił. I jest taki kochany, więc cały czas do niego podchodzimy, mówimy, że jest najkochańszym kotem na świecie. I też sporo osób napisało do mnie, o, że szpilce też poświęcajcie czas, ale słuchajcie, szpilka jest zupełnie innym kotem. Szpilce się nie da tak poświęcać czasu, bo ona wcale tego nie chce. Ona jest kotem, takim typowym kotem. Ona chodzi swoimi ścieżkami. Bywają dni, że my jej cały dzień nawet nie widzimy, ona tylko wychodzi sobie zjeść. I ona ma taki charakter, ja jej na siłę... No nie będziemy przy jej ciągnąć na siłę i przytulać, a kiedy ona ucieknie. Ona ucieka od nas. Tak. A poza tym ona ma takie swoje fazy, że ona musi sama do ciebie przyjść i sama się chce przytulać i wtedy zawsze poświęca moje czas i uwagę, ale po prostu to jest zupełnie inny kot niż Benji. Benji jest cały czas, by chciał mieć atencję, szpilka zupełnie nie. Po prostu byłby z człowiekiem przy wszystkich czynnościach, łącznie z toaletą. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego filmu, mam nadzieję, że się podobało. Jeśli się podobało, zostawcie łapkę w górę, komentarz, subskrypcję. Będzie mi niezmiernie miło za każdą subskrypcję, którą zostawicie, bo jest nas już ponad 110 tysięcy, za co serdecznie Wam dziękuję. Również chcę Was zachęcić do tego, aby wesprzeć naszą zbiórkę. Jesteśmy na ostatniej prostej, zostało około 8 tysięcy złotych do końca zbiórki. Pamiętajmy o tym, że szczytny cel dorzuca od siebie około 6,5%, czyli jakieś 6 tysięcy złotych, 6,5 tysiąca złotych, więc solidna suma. Będziemy kupować na pewno kardiomonitory, które sprawdzają tętno, saturację dziecka, bo ich na pewno brakuje, z tego co wiemy. Więc będą solidne zakupy. Dziękuję Wam za całe wsparcie, dziękuję za to, że jesteście, za to, że piszecie komentarze, za to, że oglądacie i za wszystkie miłe słowa. Z całego serducha Wam dziękuję. Dziękuję, że jesteście. Dużo osób teraz napisało do nas, że chce zobaczyć ten spacer, na którym byliśmy, więc dodaję ten spacer, żebyście mogli przeżyć to z nami. A wiesz, jak będzie fajnie, jak za jakiś czas obejrzymy ten film? No. W ogóle to jest... my na przykład teraz wracaliśmy do naszej serii z Tajlandii i było cudownie obejrzeć te filmy. To jest... Oprócz tego, że to jest też nasza praca, zarabiamy z tego pieniądze, to też fajnie jako pamiętnik, ponieważ można wracać do momentów, w których... które były piękne i które przeżywaliśmy niesamowicie mocno. Tak samo wracaliśmy do filmu, gdzie było gender reveal, poznawaliśmy płeć dziecka. I do tej pory mamy dużo emocji związanych z tym filmem i z tym momentem w naszym życiu. No. Dziękuję jeszcze raz za oglądanie. Trzymajcie się, do zobaczenia. Salut, ciao.